kolorze czerwonym jest showtime! 3-3! Czy wygra Porak, czy wygra Niemiec? Jedna rzecz jest pewna. Mamy Corral Carnage knockout. Knockdown. I czas, aby Polak zapewnił sobie tytuł triumfatora WCS Spring Championship i pojechał na BlizzCon. Startujemy. Startujemy z tą grą. Trzymamy kciuki za naszego gracza. To będzie mecz do zapamiętania. Czy wygra Polak, czy wygra Niemiec, czy wygra Protoss, czy wygra Zerg. Jedna rzecz jest pewna. Wygrywa europejski StarCraft, bo wśród graczy z całego świata mamy dwóch Europejczyków. Byli Koreańczycy, nawet trzech. Byli gracze z USA, byli z Kanady, byli z Meksyku nawet, z Chin. I to jednak Polak i Niemiec jest w grze. Cross position, najdalsze odległości, jak tutaj mogą być między bazami graczy. Jest złota ekspansja. Tuż mieliśmy też ostatni mecz NiB kontra Nercio, który Nercio wygrał. Bardzo ważne, żeby jakieś głupie deteki nie weszły. Żeby jakieś głupie deteki nam tutaj nie weszły, bo jak wejdą, to będę płakał, jeżeli w taki sposób miałby Polak przegrać. No dobrze. Jest scout. Nercio za chwilę podjedzie pod bazę. Tu jest dużo miejsca, żeby zrobić Nidus Network. Dziwnie to zabrzmi, ale jestem spokojniejszy. Jestem jakoś spokojniejszy niż jak było 3-2. Chociaż tak, jedna mapa jeszcze tylko zostaje. Pierwszy adept w drodze. Ludzie nie przepadają za graniem na tej mapie, ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Gry są tutaj świetne. Jeżeli się boicie, to złapcie tą drugą osobę, którą gdzieś tam w piwnicy macie, przytrzymajcie blisko, powiedzcie: Polak gra, bądź razem ze mną, kibicuj razem ze mną, nawet jeżeli to jest jakaś waifu, która nie istnieje. Był scout, zobaczył, że jest trzecia baza, jest Stargate postawiony. $35 000 za miejsce pierwsze, $15 000 za miejsce drugie, ale chwała jest najważniejsza. I tytuł triumfatora. Nercio wygrał $160 000 w swojej karierze. Ważne, że tutaj nic nie zostało zabite. Mam wrażenie, że chyba uda się... Da się go zabić? Da radę, ładnie. Tak, nie, prawie, almost. Kill him! Zabił! I Speed akurat zaskoczył. 3-3. Pierwszy Fenix. Feniksy dały... To tak, trochę historii. Nercio wygrał z Nibem na tej mapie bardzo... to było przekonująco. Mecz był dziwny, myślałem, że będzie koniec, ale Nib był zaganiany. Natomiast... i tutaj Nercio też może zaganiać przycinka. Natomiast Showtime wygrał przekonująco z góry tutaj. Mas Feniksy zniszczyły ekonomię. Nercio już zostawia sobie spory. Trzeba te kamienie rozwalić, bo to są wejścia z dwóch stron do baz. To jest mokry sen Dustina Browdera, jednego z deweloperów SC2, który wpadł na pomysł: zapadające się kamienie. Bo dlaczego by nie? Kiedyś kamienie były blokowały, można było coś zniszczyć, potem są zapadające się, rozwalamy na środku mapy, na przykład one się rozwalają i nagle mają 2000 punktów życia. Coś... Na pewno będzie 4-3. Dla kogo, nie wiemy. Dobrze, Feniksy, żeby mieć kontrolę nad mapą. Feniksy, żeby nie pozwolić dropować. Aha, ja już wiem co. Mam wrażenie, że po tych Feniksach dosyć szybko możemy się spodziewać pushu Adept i Warprism. Warprism, Adepci, oj, nieprzyjemne to jest. Lepszy atakuje, będzie jeden owek zabity, spory są pulsowane. Po to Feniksy czyszczą i wejdzie taki push. Trzecia baza jest stawiana. Jeżeli zobaczymy jakieś 4-5 gate'ów niedługo, będę się bał. Warpism czy Observer na razie. Dwie dronki zabite do tej pory. Są 3 gate'y, 4 gate'y. Tak też będzie. Lepiej, żeby Nercio robił plus 1 do ataku. I Hydraliski. Okej, będzie przygotowany w takim wypadku na Mass Adepty. Będzie w 100% na to przygotowany.
i proszę jakąś falę dla Nercia. Przekazują mu energię. Moje suby spamują teraz polskimi emotkami. Cały czat żyje razem z nami, zmienia kolor na niebieski i wszyscy krzyczą Nercio, Nercio, Nercio. Przekazujemy mu tą energię. Hydralizm kończy się robić. Opki no pod spora uciekają. Kolejny jest zabity. Supply bloka jeszcze nie ma. Dosyć dobrze. Piątka hydralisków za to jest. Pakuje czwórkę. Adeptów będzie szykował się do tego dropu. Będzie miał 6 gate'ów. Są hydry, niezbyt wiele jednak ich jest. Byłoby ważne, żeby Nerczo skautował. Obawiam się, że tego nie zrobi. Nie zauważy, co się święci. Kolejna porcja adeptów. Wszystko będzie, będzie rozwalał kamienie, więc to zauważy. Będzie miał czas Polak, żeby się przygotować. Tylko ile czasu? Nie rozwalaj tych kamieni, bo taki sam błąd jest złota ekspansja. Boże, jakbym widział mecz z góry. Jakbym widział mecz z góry, dokładnie to samo. Rozwala kamienie, a później adepci tędy wchodzą. Jakbym widział mecz guru. Coraz więcej hydr. Nercio jednak widzi. Dobra. Na szczęście nie zostało otwarte. Ma czas, dostawia spory. Potrzebuje tych. Przestawia spory albo dostawia spory. Potrzebuje ich do obrony przed tymi. Oho. Przed tymi Feniksami. To się już zaczyna. Spory są stawiane. No i teraz będziemy mieli ciekawą opcję. Próbują się spory. Spory, drony są ściągane. To jest być albo nie być dla polskiego gracza. Niewiele jest tych sporów. Zaczyna się więc wymiana armii. Nie wiem, jak hydry sobie z tym wszystkim radzą. Lingi też się połączą. Próbują dołączyć. Nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż pamiętajmy o Feniksach. Tam jest dużo Feniksów. Ile jest adeptów? Ile jest adeptów? Czy jest armia? Nie. To jest koniec. To jest koniec. Ten push identycznie jak z góry. 14 hydr w drodze, Nercio traci eko. Pamiętajmy jeszcze o sporach, które czekają. Tu są jakieś, nie ma żadnych sporów w tym miejscu. Trzeba dronkami uciekać. Identyczny push, ale teraz będzie atakował raz jeszcze. Hydry są podnoszone przez Feniksy. Nercio jednak jeszcze hold, jeszcze się trzyma. Nie najlepiej wygląda armia przeciwnika. 34 drony zabite, 39 zamordowanych. Showtime jest triumfatorem. Showtime wygrywa to identycznie. Jak ostatnim, jak z góry. GG, well played, congrats. Showtime wygrywa, Polak przegrywa.